wtorek, 26 marca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Starszy i doświadczony, czy młody i pełen energii? Wiek kandydatów startujących w wyborach precyzują przepisy. Program wyborczy jest ważny, ale pojawia się też inne pytanie. Ile lat powinien mieć idealny wójt, burmistrz czy prezydent? Z tematem zmierzył się Paweł Jędrusik. Nie za stary, nie za młody i może trochę jak w anegdotach, z ogromnym doświadczeniem, czyli wszystko w jednym. Osoby, które ubiegają się o fotel wójta, burmistrza czy prezydenta, muszą mieć ukończone 25 lat. Dla niektórych to za mało. Taki musi być doświadczony, nie młody. Nie za, jak ty nasz sam młodziutki, to jest jeszcze, to musi, tak nie może, to musi być co najmniej po 30, po 40. To już jest taki człowiek, wie co to robota znaczy i wszystko. Za młody to źle, ale zdaniem mieszkańców jest też wiek, w którym kandydować się już nie powinno. No tak, po 40. O. Czyli musi być doświadczony. Tak. A jeżeli chodzi o tych starszych po 70 na przykład? To już emerytura i niech siedzą w domu. Doświadczony, starszy powinien być, no żeby coś było, bo młody to tak, no młodzi też, no umią działać teraz, bo tak nie. No, ale tak myślę, że doświadczony powinien. A po 70? Nie, raczej nie. W województwie śląskim jest dwoje kandydatów, którzy mają 25 lat. To Krzysztof Sołtysik z miasteczka śląskiego oraz Marta Łatacz, która chce rządzić Dąbrową Zieloną. Niewiele starszy jest Rafał Mosiołek, który chce być prezydentem Zabrza. Spotkałem się z kilkoma komentarzami, jeżeli chodzi o mój wiek. No faktycznie jestem najmłodszym kandydatem na prezydenta miasta Zabrze w tych wyborach. No, mam 26 lat, ale nie czuję się jakoś z tego powodu przygnębiony, jakiś zastraszany, czy po prostu boję się. No nie boję się po prostu. Po prostu myślę, że do polityki, do zmieniania miasta, to jest do samorządów, powinni iść młodzi ludzie. Na drugim biegunie jest Leszek Baron, który chce rządzić Jaworzem i burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Ten drugi mimo swego wieku całkiem dobrze porusza się w social mediach. 21 marca to zawsze jest pierwszy dzień wiosny, ale również tak się utarło, że jest to dzień Wagarowicza. Żeby w tym roku gdzieś nie chodzić po różnych miejscach, kryć się, zorganizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Przetrwania pana Pawła Żyklińskiego Dzień Wagarowicza na Żywieckim Rynku. Bo przecież nikt nie powiedział, że ci starsi wiekiem nie są po prostu młodzi duchem. Znamy już wszystkich kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Znamy też partie polityczne, które reprezentują. I choć koalicja 15 października nie powtórzy założeń tzw. paktu senackiego z wyborów parlamentarnych, to są miejsca, gdzie kandydat startujący z ramienia jednej partii politycznej otrzymuje poparcie innych grup. Przykładem są Gliwice, Jaworzno czy Zabrze. Karolina Komada. Do wyborów parlamentarnych szli razem, do samorządowych idą już osobno, choć są miejsca, w których Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Lewica wspólnie poparli jednego kandydata. Tak jest w Gliwicach, gdzie pomimo sporej konkurencji to Katarzyna Kuczyńska-Budka, startująca z ramienia Koalicji Obywatelskiej, otrzymała poparcie od lokalnych reprezentantów Nowej Lewicy, a także Polski 2050 i PSL. Usiedliśmy przy stole, rozmawialiśmy o tym, co nas łączy, a takich rzeczy jest bardzo dużo. Duża część z nich jest zgromadzona wokół tej tak zwanej jakości życia, bo chcemy, żeby Gliwice były miastem dobrym do mieszkania, dobrym do pracy, ale też dobrym do wypoczynku, żeby stąd młodzi ludzie nie wyjeżdżali, ale żeby do nas przyjeżdżali nowi mieszkańcy. Trzecia Droga pierwsza oznajmiła, że podczas wyborów samorządowych będzie wystawiać swoich kandydatów. Jednak w miejscach, gdzie kandydaci spełniają jej koncepcję, którą jest budowanie i łączenie mieszkańców poprzez reprezentantów pozostałych partii. Samorząd to jest taka nasza mała ojczyzna. To nie jest taka typowa polityka, gdzie rzeczywiście mamy jakieś twarde, różniące nas kwestie światopoglądowe na przykład. Bo wiadomo, że na przykład okna w szkole, czy chodnik, czy ulica, czy boisko nie są ani lewicowe, ani prawicowe. One są po prostu do załatwienia dla mieszkańców. Jest kwestia tylko priorytetów, na co nastawiamy się w pierwszej kolejności, czy rzeczywiście stawiamy na infrastrukturę, czy na przykład na zieleń, czy na oświatę, czy na przykład na przedsiębiorczość. My uznaliśmy w Gliwicach akurat, że tutaj możemy rzeczywiście wejść we współpracę. Ta szansa na współpracę jest też w Jaworznie. Michał Kirker, bezpartyjny kandydat na prezydenta, bije rekordy poparcia przez różne ugrupowania polityczne. Wspiera go Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, a także Stowarzyszenie Wspólnie dla Jaworzna i Forum Mieszkańców. Taki troszkę może mój entuzjazm, moje to, że nie jestem do końca skażony polityką tak naprawdę, bo nie jestem.
bo nigdy nie byłem w żadnej partii, nie jestem w żadnej partii. Jestem osobą, która chce działać na rzecz mieszkańców i miasta. Polska Właśnie C50 jest ostatnim de facto już tutaj naszym wszystkim ugrupowaniem, które nie poparło, ale cieszę się finalnie, że to, co było w rządzie, czyli ta koalicja 13 grudnia, przełożyła się także na samorząd. Jak twierdzi poseł Wojciech Saługa, popierani kandydaci łączą różne opcje polityczne. Ci kandydaci mają po prostu w sensie siłę, swój urok, ale przede wszystkim dar jednoczenia, dar przekonywania do programu, do współpracy, bo to nie jest takie bezwarunkowe wsparcie. Tu dzisiaj była mowa, że łączy nas program, łączą nas problemy gliwiczan, w przypadku pana Kirkera Jaworznian. Jeżeli możemy robić coś wspólnie, róbmy coś wspólnie, nie dzielmy, ale wciąż łączmy. Za kilkanaście dni wyborcy zdecydują, kto będzie ich reprezentował i czy powtórzy się scenariusz z 15 października. Motywem ataku w katowickiej dyskotece był prawdopodobnie zawód miłosny. 27-latek, który zaatakował nożem pracownicę klubu, został aresztowany. Chwilę po ataku próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna i zaatakowana kobieta się znali. 27-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. I choć to kobieta została kilkukrotnie raniona nożem, to 27-latek wymagał hospitalizacji. Do groźnej sytuacji doszło 16 marca w jednym z klubów nocnych w centrum Katowic. Z uwagi na stan zdrowia podejrzewanego, jego przesłuchanie było możliwe dopiero teraz. Policja w śledztwie bada kilka wątków, w tym najbardziej prawdopodobnym jest wątek miłosnego zawodu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-letni mężczyzna ugodził kilkakrotnie 26-letnią pracownicę lokalu. Kiedy kobieta wyrwała się i wybiegła z pomieszczenia wołając o pomoc, mężczyzna targnął się na swoje życie. To on doznał cięższych obrażeń, konieczna była hospitalizacja, a także operowanie mężczyzny. Kobieta, która została również przewieziona do szpitala, po kilku godzinach została z tego szpitala wypisana. Mimo to 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. I jeszcze w poniedziałek został zatrzymany na terenie szpitala, w którym przebywał, i aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Teraz w sprawie zostaną przesłuchani świadkowie. Wiadomo, że poszkodowana kobieta jest obcej narodowości. Zlecono również sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej napastnika. Tutaj krew została zabezpieczona do badań i tu też będziemy czekać na opinię biegłego toksykologa, czy mężczyzna był pod wpływem jakichś środków. W sprawie wciąż gromadzony jest materiał dowodowy, w tym zabezpieczane nagrania z kamer monitoringu. Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 27-latek to mieszkaniec województwa śląskiego, który znał wcześniej swoją ofiarę. Wraca temat żabich dołów. Społeczników zrzeszonych w stowarzyszeniach działających na rzecz terenu objętego ochroną zaniepokoił ciężki sprzęt, który w poniedziałek miał pojawić się na terenie hałdy. Nikt nie wie, w jakim celu pojawiły się koparki, które nasyp zaczęły rozbierać. Mieszkańcy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich interweniują w sprawie tego terenu. Fatima Orlińska. Dziś na terenie hałdy w Bytomiu, gdzie jeszcze wczoraj widoczny był ciężki sprzęt, po koparce zostały wyłącznie ślady gąsienic. Szok, niedowierzanie, rozpacz i bezsilna złość mówią mieszkańcy miast, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie żabich dołów, o zachowanie których przyrodniczych walorów walczą od wielu miesięcy. Lokalni działacze nie wiedzą, czym spowodowana jest rozbiórka hałdy, jednak jednomyślnie nie godzą się na to, ponieważ od lat to kolonia gniazd jaskółki brzegówki. Ma tam powstać jakieś centrum logistyczne czy magazyn, nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że uzyskali decyzję środowiskową, według której ta właśnie skarpa miała zostać nienaruszona. Niestety ta południowa część skarpy jest zniszczona już od dawna, już w zeszłym roku zniszczono część i właściwie mniej więcej 2/3, czy może nawet 3/4 tej pierwotnej kolonii brzegówek. Został niewielki fragment od strony wschodniej i właśnie wczoraj ten fragment uległ też zniszczeniu. Jest okres wiosenny, zniknęły już jakieś drzewa, które tutaj rosły, więc nie za bardzo wiadomo, co jest przyczyną, tym bardziej, że o ile dobrze wiemy, jest decyzja środowiskowa, która zabrania rozbiórki tej hałdy, którą mamy za plecami. Są takie akcje sprzątania żabich dołów, są takie akcje ochrony fragmentów żabich dołów przed ich zniszczeniem. Z wielu stron ta cywilizacja napiera na ten ostatni taki fragment przyrody,
pomiędzy Chorzowem, Bytomiem a Piekarami. Mieszkańcy o niepokojącej sytuacji niezwłocznie zaalarmowali urzędników, choć są zdania, że żadna interwencja nie cofnie zniszczeń. Dlatego postanowili sprawę nagłośnić, by dalsze ewentualne prace na terenie hałdy powstrzymać. Jak przekazał dziś bytomski urząd, przeprowadzono na miejscu kontrolę. Na miejscu okazało się, że prace z użyciem sprzętu ciężkiego wykonywane są na terenie sąsiadującym bezpośrednio z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, na terenie prywatnym, a prace ziemne, które były tam wykonywane, co do zasady nie wymagają żadnych dodatkowych pozwoleń. Na terenie prowadzonym znajdują się miejsca siedliskowe, które mogą być już zamieszkałe przez ptaki i wskazano, że jakiekolwiek niszczenie tych obszarów i niszczenie tych siedlisk wymaga uzgodnienia przede wszystkim z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Firma prowadząca pracę miała zapewnić urzędników, że do końca okresu lęgowego odstępuje od realizacji prac, a wszelkie ewentualne kolejne prace będą konsultowane z przedstawicielami urzędu. Jednocześnie Urząd Miasta Bytom poinformował, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie złożone zawiadomienie o możliwości niszczenia siedlisk. Na targowiskach i w sklepach widać przedświąteczny ruch. Tak jest między innymi w Katowicach, gdzie kupujących dzisiaj nie brakowało. Święta wielkanocne tuż, tuż, a jakie będą, czy droższe, czy tańsze, sprawdzał Paweł Jędrusik. Na targowisku w Katowicach od rana widać wzmożony ruch i kolejkę między innymi po wyroby mięsne, a także jajka. Teraz się już zaczął trochę ruch, można powiedzieć, bo w ubiegłym tygodniu było bardzo, bardzo licho. Ile jajek przeciętnie kupują mieszkańcy? Różnie. 50, 60, 40. W zależności ile kto potrzebuje. I na ile pozwala portfel, bo wiele osób zauważa, że ceny po prostu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, choć nie każdy odczuwa to tak samo. Dla nas dobre ceny. Nie jest drożej. Nie jest drożej. Dla nas dobre ceny, bo jesteśmy dobrze uposażonymi emerytami. Także. Ceny są okropne, święta, no wiadomo, trzeba coś kupić. Sama jestem ino z mężem. To nie tak duże. Ale że będzie drożej, wątpliwości nie mają też eksperci, choć są też aspekty, które mogą spowodować, że nieco zaoszczędzimy. Niestety będą znowu droższe niż te ostatnie. Po pierwsze dlatego, że więcej wydamy na żywność. Po drugie dlatego, że też więcej wydamy no to wszystko, co najczęściej wiąże się ze świętami, a więc różnymi rodzajami prezentów, które chcemy po prostu dać naszym najbliższym. I choć jest to zwyczajowo nieco mniej niż na Boże Narodzenie, to i tak stanowi w tym naszym koszyku wydatkowym dość sporo. Jest też ciekawa rzecz, pytanie o to, na ile różnego rodzaju wojny, tak zwane wojny dyskontowe, doprowadzą do sytuacji, w której to, co na co dzień kupujemy, rzeczywiście okaże się realnie w naszym portfelu, że kosztuje mniej. A zapewne i tak, po świętach będziemy zadawać sobie pytanie, i kto to wszystko teraz zje? Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.